Witam was wszystkich widzowie. Tutaj zaś kolejny odcinek mitów i legend z GTA Vice City. Tym razem nie będę pokazywać żadnych duchów, ani jakichś tam zjaw, ani kurde Bigfootów. No dzisiaj pokorza takie jedno porównanie, takie jakby zgapienie z jednego filmu kilku rzeczy i zainicjowanie nich w GTA Vice City. Chodzi tutaj mianowicie o film Scarface. Właśnie z tamtego filmu została do GTA Vice City wgrana tak jakby taka jedna willa i taki jeden zakrwawiony pokój, który w Vice City nazywa się apartament 3C. Ten apartament znajduje się niedaleko naszego pierwszego hotelu, naszej pierwszej chałupy, a ten hotel znajduje się, raczej ten tatako willa znajduje się tu na środku. Ona jest otwarto jak przejdziemy całe GTA Vice City, tylko teraz właśnie nie mam tutaj, nie jestem na zapisie, na którym mam całe Vice City przejdzięte, ukończone, ale pokażę wam, gdzie jest ten zakrwawiony dom taki. Już go raz pokazywałem chyba w jednym odcinku. Musimy jechać tutaj, ten apartament 3C jest niedaleko, tutaj, praktycznie już tutaj, tylko wejście jest z tamtej strony i zaraz wam pokażę. Ci, którzy oglądali film Scarface, czyli po polsku Człowiek z blizną, na pewno pamiętają tą scenę. Uwaga, scena jest drastyczna. Cicatriz. You can die too, it makes no difference to me. Okay, Chichón. Tú puedes por atrás, yo subo por aquí. Sí, man. Let's change, pendejo. Fuck you. No dobra, widzieliście tą scenę. No to wam pokażę, że tutaj w GTA Vice City jest coś podobnego. Cały ten pokój jest lekko podobny do tego z filmu. A do tego znajduje się tutaj w łazience piła. I proszę bardzo, wanna. Tutaj jest krew na ścianach. Czyli kogoś tutaj prawdopodobnie zarżnęli. I właśnie to jest z tego filmu tak jakby zgapione. No i oprócz tego tutaj, oprócz tego pokoju, już tu więcej w tym miejscu nic nie ma z tego filmu. Teraz przejdźmy do tej willi dużej. Zaraz wam wszystko pokażę. Jak widzicie, mamy tutaj willę, tą z GTA Vice City. Macie tutaj kilka screenów. A tutaj jest willa z tego filmu. Jak widzicie, jest bardzo podobna. Są nawet w tym samym miejscu telewizory, tylko że w filmie jest ich 6, w grze jest ich 12. Jak się dobrze przyjrzycie, to nawet na jednym telewizorze w GTA Vice City widać nagranie takiej kuli, jakby która była w filmie, w tej willi, a w GTA Vice City w tej willi jej nie ma. Po prostu jest tam wklejony obraz z tego telewizora z filmu. Tutaj także widzimy teraz na ekranie inne porównania.
Nawet można zobaczyć, że dyskoteka została tak jakby skopiowana. Jest całkiem podobna do tej, która była w filmie. A także w jednym pokoju na ścianie znajduje się fototapeta bardzo podobna do tej, która była w filmie na ścianie. Ogólnie Rockstar Games chciało stworzyć taki klimat w GTA Vice City podobny do tego w filmie i w miarę im się to udało. Istnieje także gra Scarface Człowiek z Blizną, ale powiem wam szczerze, nie polecam jej. Na zdjęciach wygląda, na zrzutach ekranu wygląda całkiem dobrze, ale widziałem gameplaye z tej gry i nie są zbytnio dobre. Grafika jest tam na poziomie GTA 3 albo nawet gorzej. To już lepiej sobie zainstalować do GTA San Andreas albo do Vice City różne mody upodabniające do jeszcze bardziej do Scarface. Nawet skin głównego bohatera z filmu jest do GTA San Andreas, do GTA Vice City, nawet do GTA 4 widziałem. Zresztą sami zobaczcie, tutaj wam włączę teraz filmik, jak wygląda GTA Vice City z modami upodabniającymi jeszcze bardziej do Scarface. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, że klub z gry jest bardzo podobny do tego klubu z filmu. Z zewnątrz widzimy takie same kolory neonów, a także podobny posąg kobiety. W środku możemy dojrzeć półokrągłe ławki obok stolików, takie same jakie były w filmie. O tapecie, o której już mówiłem, to chciałem jeszcze powiedzieć, że znajduje ona się także w tym klubie na ścianie. W willi w GTA Vice City, w głównym pokoju, gdzie znajdują się telewizory,
znajduje się także złota figurka, która jest bardzo podobna do tej z filmu. Jest niemal identyczna. GTA Vice City w ostatniej misji przychodzi na nas ten gość odebrać jakieś tam narkotyki. Nie pamiętam dobrze, o co chodziło w tej misji, ale pamiętam, że wtedy wszyscy się odwrócili od głównego bohatera, nawet Lance, i chcieli nas zabić. Wtedy właśnie wybucha wielka rozpierducha w naszej willi i musimy wszystkich pozabijać. Podobnie jest w filmie. Nie chcę wam za dużo spoilerować, ale tutaj wam pokazuję kawałek, jak wszyscy wrogowie, czy nawet przyjaciele, napadli Tonego Montanę w swojej willi i zaczęli do niego strzelać, ale on wziął sprawy w swoje ręce jak Tommy Vercetti z Vice City i zabijał wrogów jednego po drugim. Teraz pokażę wam ciekawostkę związaną także z Scarface, ale w GTA San Andreas. W San Andreas można spotkać Kena Rosenberga, mamy u niego misję. Jest to oto właśnie ten koleś, przyjechał on właśnie z Vice City. W San Andreas posiada on papugę, która nazywa się Tony i wymawia teksty z filmu Scarface. W San Andreas w niektórych domach można spotkać taki sam dywanik ze skóry lwa, jak dywan w filmie. To tyle w tym filmiku, żegnam was i zapraszam do oglądania moich pozostałych filmów i moich nowych filmów, które kiedyś będą zrobione i wrzucone na kanał. Na razie.